Jak pech, to pech. Przekonał się o tym 23-latek jadący przez Suwałki elektryczną hulajnogą. Mężczyzna kierował nią pod wpływem alkoholu. Wpadł, bo przejechał na czerwonym. Za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Suwalscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę jadącego hulajnogą elektryczną. W centrum miasta, nie zważając na czerwone światło, przejechał przez przejście dla pieszych. Chwilę później wyszło na jaw, że to nie jedyne przewinienie 23-latka. Kierowca jednośladu był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem wykroczeń za jazdę hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości grozi kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 2,5 tysiąca złotych. Aż się chce zapytać, czy warto było?